Panie Marszałku, Wysoka Izbo, rolnicy, drodzy mieszkańcy wsi. Dożynki są świętem głęboko zakorzenionym w polskiej tradycji. Ten piękny, staropolski obyczaj, który stał się częścią naszej kultury i narodowej tożsamości, jest najlepszą okazją do wyrażenia wdzięczności i podziękowania rolnikom za całoroczny trud i uzyskane plony. W dniu tego rolniczego święta wyrazy głębokiego szacunku za codzienny wysiłek, którego symbolem jest przyniesiony dożynkowy bochen chleba, kieruję do wszystkich rolników w naszej ojczyźnie. W niedzielę mamy dożynki właśnie w Częstochowie. Dziękujemy Bogu za tegoroczne zbiory, które są podstawą wyżywienia naszego narodu, szczególnie, że ukupione są poświęceniem, ciężką pracą oraz w wielu gospodarstwach w różnych regionach Polski dodatkowymi dużymi nakładami na powtórne przesiewy po wymarzniętych oziminach. Prawo i Sprawiedliwość patrzy w przyszłość, ma program, który wychodzi naprzeciw potrzebom polskiej wsi. Rolnicy, ludzie ciężkiej pracy mają prawo oczekiwać znacznie większego niż obecnie zainteresowania i wsparcia ze strony państwa. Bezcenny potencjał wsi, pracowitość, gospodarność, innowacyjność i mocne zakorzenienie w tradycji, wartości, którymi polscy rolnicy chlubią się od pokoleń, nie powinien być marnotrawiony. Chcę w tym miejscu podkreślić, jak ważna jest stanowczość i determinacja w obronie interesów polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej. Przede wszystkim trzeba zapewnić jednakowe warunki konkurowania, a co za tym idzie, także jednakowe zasady wsparcia finansowego dla rolników we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W czasie krótkiego okresu sprawowania władzy przez koalicyjny rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadziliśmy szereg korzystnych dla rolnictwa rozwiązań, pokazując, że nawet w tak niedługim czasie, mając kompetentnych związanych się ludzi oraz chęć rozwiązywania problemów dotyczących wsi i rolnictwa, można było zrobić wiele dobrego. Polska, podobnie jak inne liczące się kraje w Europie, nie może oglądać się wyłącznie na pomoc Unii Europejskiej, ale ma prawo i obowiązek posiadać i realizować własną narodową politykę wobec obszarów wiejskich. W ostatnich miesiącach rząd premiera Tuska wprowadził szereg działań bezpośrednio szkodzących polskiemu rolnictwu. Przypomnijmy te najbardziej obciążające chłopską kieszeń. Wprowadzono składkę zdrowotną dla rodzin rolniczych, podwyższono akcyzę na olej napędowy, tylko w części zwracano w ramach wprowadzonego przez Prawo i Sprawiedliwość paliwa rolniczego. Rolnicy muszą płacić znacznie wyższy podatek rolny, bo PO i PSL nie widziały potrzeby wprowadzenia w tym roku mechanizmu ustalenia ceny żyta do podatku w oparciu o średnią z dłuższego okresu. Skandaliczne i głęboko krzywdzące, szczególnie dla kobiet na wsi, było przyjęcie przez Platformę Obywatelską, gorliwie wspieraną przez Polskie Stronnictwo Ludowe, wydłużenia wieku emerytalnego do 67 lat. A co na przyszłość? Premier Tusk zapowiedział wprowadzenie podatku dochodowego dla rolników od 2014 roku. Według koncepcji będzie to drugi dodatkowy podatek w rolnictwie. Zapowiedział też także likwidację kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego, która może i wymaga zmian, ale rządowy plan zniszczenia systemu emerytalno-rentowego dla rolników, ratującego wiele rodzin wiejskich przed dramatyczną biedą, ubóstwem, jest wyrazem skrajnego lekceważenia rodzin chłopskich. W sprawie tak ważnej trzeba przypomnieć słowa błogosławionego Jana Pawła II, w Krośnie stwierdził, cytuję, spraw rolnictwa nie można odrywać oczywiście od reform całego systemu gospodarczego, ale też wszyscy czują, że ta dziedzina, nie tylko zresztą w naszej ojczyźnie, wymaga szczególnej ochrony, współpracy wielu sektorów i solidarności wszystkich środowisk, a nade wszystko wymaga zabezpieczenia wolnej inicjatywy samych rolników. Wszyscy wiemy, jak wiele jest trudnych spraw do rozwiązania. Trzeba, by był słyszany w państwie i respektowany gospodarski głos rolnika. Koniec cytatu. Prawo i Sprawiedliwość jest za mądrą i przyjazną polityką wobec wsi, zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i działań krajowych. Wieś polska oczywiście się zmienia. Jednak przemiany na wsi nie mogą wywołać ekonomicznego przymusu migracji mieszkańców wsi do miast. Państwo ma obowiązek wspierania poprawy warunków życia na wsi, tworzenia miejsc pracy, także poza rolnictwem, rozwoju edukacji, dostępu do dóbr cywilizacji. Wsparcie obszarów wiejskich winno być elementem solidaryzmu społecznego Polski Solidarnej. Jeszcze raz pragnę wszystkim rolnikom, mieszkańcom wsi serdecznie pozdrowić i podziękować za waszą pracę i plony, za pielęgnowanie i poszanowanie ojczyzny. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.